Jesteśmy w Warszawie, jest godzina 10, za 15 minut wchodzimy do kliniki i Mateusz zacznie przygotowywać się do zabiegu. A teraz sobie uciął małą drzemkę. Stresujesz się? Mam cię. Bo śpisz jak przed walką. Pasito, pasito. Despacito. Ale zobacz, ja tu jestem z tobą. Będę ci wybudzać w razu. Jedziemy czy stoimy w miejscu? No, to byłby piękny, to co? To co? Powodzenia. Zapraszam. Proszę sobie wybrać szapeczkę. Powiesz coś chłopcom, co ci się stało w oczko? Cześć, moje łobuziaki. No tatuś miał takie chore oczko i pan lekarz naprawił oczko, ale teraz, żeby oczko odpoczywało, to mnie zakleił. Ale tatuś czuje się bardzo dobrze i jutro do was wraca. I teraz zdrowe oczka tatuś będzie miał? Tak, teraz tatuś będzie miał zdrowe oczka i będzie szalał ze swoimi łobuzami. Jeśli ma na zegarku, także nie. Naprawdę? Nie ma lipy, no. 130 na zegarku. Zimny łokieć zaraz sobie. Zimny łokieć. Co? Tomasz Biernawski, wspaniały człowiek z filmem związany, który dokładnie wie, który żołnierz z jakiej epoki, jak musi być uprawiony dodatkowo osoba, która świetnie przygotowuje nie tylko koni, ale również i aktorów do filmu. Dalej konno widzimy Izę Bukowską, gorące brawa w pięknym fraku i Annę Powierzę. Mateusz Master, bokser zawodowy, mistrz Europy w boksie, młodzieżowy mistrz świata, wzorowy mąż, przykładny ojciec, fan pięknych kobiet. Z koniem miał styczność od dzieciństwa, ponieważ urodził się i dorastał na wsi. W wieku 14 lat już sam potrafił orać pole koniem, jak również prowadzić furmankę. Na Artkapie są z żoną po raz trzeci i mają nadzieję, że dobiją do liczby dwucyfrowej. A Daria to jest ta pani, która potrafi sobie dawać radę z zawodowym bokserem. Witam serdecznie. Wrażenia bardzo pozytywne. Po raz drugi miałem przyjemność gościć na tej wspaniałej bryczce. Chciałbym zaprosić tutaj naszą wspaniałą młodzież. Chodźcie, chodźcie.
hacie. Będziemy uczyć się boksu. Hacie. Wy też więcej. Naprawdę będzie fajnie. Chodźcie. Nie bójcie się. Ja tylko tak strasznie wyglądam, ale ogólnie to jestem bardzo miły. Chyba. Tak przynajmniej mnie oszukują. Tak, brawo dla naszych tutaj bohaterów. Jeszcze jak ktoś ma ochotę, zapraszamy. Krótka instrukcja obsługi. Co trzeba zrobić z naszymi pięściami? Wiecie, jak się zawija piąchę? Pozycja bokserska. Kto jest praworęczny, prawa ręka wędruje nam do naszego podbródka. Nasza lewa, chyba że ktoś jest leworęczny, z przodu. Zróbmy trochę sobie więcej miejsca, żebyśmy nie uderzyli naszego kolegi, który stoi obok siebie. I teraz. Ja odliczam, którą mamy rocznicę Art Cupu? A więc, teraz zrobimy bieg bokserski. Proszę pokazać nam, jak wygląda. Brawo, ale to ma być maksymalna szybkość. Ręce od podbródka, przód i kolana jak najwyżej. A my wszyscy razem odliczamy. 16, 15, 14, 9, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Brawo! Moje kilka słów na temat walki Floyd Mayweather kontra Conor McGregor. Walka, jak można było się spodziewać, zakończy się zwycięstwem Floyda Mayweathera. Kto zawiódł, kto zaskoczył? Wydaje mi się, że to, co powiedziałem przed walką, że tak naprawdę największym atutem Conora będzie to, że Floyd ma 40 lat i 2 lata nie boksował i właściwie to był jego jedyny atut w tym pojedynku. Pierwsze 3-4 rundy Floyd postanowił sobie wymęczyć swojego rywala, bo wiedział, że nie umie w trakcie walki odpoczywać, że jest niedoświadczony w tej dziedzinie i wie, że tym pressingiem ułatwi sobie zadanie i pomimo jakichś nawet gdzieś tam przyjęcia ciosu na blok, to tam żaden cios nie zagrażał mu. Jedyny cios, który w jakiś sposób mógł mu zagrozić, to był lewy podbródkowy bodajże w pierwszej rundzie. Więc to był tak naprawdę najmocniejszy cios, a tak naprawdę to łatwe zadanie dla Floyda. Taktyka Floyda była naprawdę bardzo dobra, bo w pierwszych tym pressingiem męczył, był blisko cały czas, nie pozwalał oddychać, odpychał ręką, łokciem i nie mógł znaleźć kompletnie rytmu walki Conor. Przede wszystkim Floyd nie chciał z nim boksować, bo być może, że to jest inny styl, trochę inny boks, niewygodny i nie chciał wchodzić w żadną z nim rywalizację. Od czwartej rundy zaczął bić bezpośredni prawy. Później kończył lewy sierpem, jeszcze dokładał prawy prosty, ale z jakiego dystansu, to co bardzo ciekawe jest, z jakiego zaczął uderzyć. Z bardzo bliskiego dystansu bił ten prawy. Dlaczego? Dlatego, że jakby był z dalekiego dystansu i byłby długi swój prawy, to Conor McGregor ma bardzo dobrą kontrę lewą ręką i wielu rywali, co prawda nie pięściarzy, ale w stójce zaskakiwał swoich rywali. Natomiast tutaj, jak Floyd był bardzo blisko jego, więc ten jego czas reakcji, ten timing był za wolny na to, by mógł zdążyć. I tak naprawdę to było kluczem do sukcesu. Kilka też było bezpośrednich prawych na stół, tak w splot słoneczny, co zapewne też odebrało trochę siły i chęci do boksowania Conorowi. No walka jak wszyscy mogliśmy się spodziewać, że wygra Floyd. Emocje, ja wiem, no właśnie tu jest też porównanie trochę. Wszyscy liczyli na to, że Conor zrobi tu jakiś nie wiadomo jaki szał i wielkie emocje.
Natomiast uważam, że Konar tutaj żadnych emocji w tym pojedynku nie pokazał, bo jednak w boksie emocje zrobić dużo trudniej niż w MMA, dlatego że boks jest zupełnie inna dyscyplina i mniej mamy technik do tego, by zrobić coś w ringu spektakularnego. Aczkolwiek byli tacy w postaci Mike'a Tysona, którzy potrafili robić spektakularne rzeczy. Oczywiście nie tylko Mike Tyson. W pewnym momencie pojedynku było widać, że Conorowi zaczyna brakować tlenu, więc chciał clinchować. Natomiast Floyd absolutnie na to mu nie chciał pozwolić, bo wypracował sobie zmęczenie rywala, to później nie będzie mu tego oddawał, by mógł McGregor dojść do siebie i złapać drugi oddech, więc w pół dystansie wypychał go, może trochę nie przepisowo, ale przed ramieniem, nie wiem, że uciskając mu tutaj na tętnicę, jeszcze odchylał mu głowę, ten tutaj próbował utrzymać, więc też tracił energię z tego, jeszcze zadawał krótki prawy. I było tak widać, że początkowe rundy Floyd na pressingu, jak widział, że po półtorej minuty trochę zaczyna siadać Conor, zaczyna mu brakować tlenu, to wtedy on przyspieszał. Więc bardzo duża inteligencja Floyda Mayweathera. Widać, że doświadczenie olbrzymie. W ostatniej rundzie Floyd wyszedł już po swoje i wiedział, że w tych ciosach, które wyprowadza McGregor, nie ma już energii, więc pierwsze niecałą minutę jeszcze go trochę pomęczył, a później już poszedł na całość i wiedział, że w tej rundzie pod następnej już go skończy. Oceniając tutaj już techniki bokserskie Conora, no to za dużo tutaj się na ten temat nie da powiedzieć. Wyprostowana prawa ręka trzymająca na dystans, to może na ringach amatorskich jest bardzo dobre, natomiast w boksie zawodowym taka pozycja jest bardzo otwarta, zwłaszcza na przestrzeni 12 rund, jednak w pewnym momencie trzeba się schować, odpocząć bądź popracować na nogach, żeby gdzieś był ten moment, żeby złapać trochę tlenu. No nie da się przez 12 rund wyprowadzać tylko i wyłącznie ciosów i stać zawodnikiem w dystansie bliskim i bo po prostu nie da się wypracować takiej wydolności. Nie jesteśmy na to zdolni. Co jeszcze do techniki, no to było widać, że ciosy po prostu McGregora nie mają wymowy. I myślę, że to wynika z tego, że stoi za miękko na nogach, więc to powoduje, że te ciosy nie mają takiej wymowy. Wydawać by się mogło, że nokautował swoich rywali w swojej koronnej dziedzinie. Natomiast tutaj ośmiouncjowe rękawice zabrały całkowicie atut w postaci uderzenia McGregora i myślę, że bardzo szybko w tym pojedynku stracił pewność siebie. Jeszcze chciałbym tutaj taką apel i prośbę do kibiców, żeby nie porównywać boksu z MMA. Boks lepsze, MMA gorsze. Lepsze MMA, boks gorszy. Nie ma. To są dwie różne dyscypliny. Żaden zawodnik MMA nie wygra na zasadach boksu z pięściarzem i żaden dobry bokser, pięściarz nie wygra na zasadach MMA, więc to są dwie różne dyscypliny i uważam, że te dyscypliny powinny wspierać się nawzajem i każda iść swoją drogą. Dlaczego dopiero trzecie miejsce? Co się stało? Niesprawiedliwy werdykt. Sędzia Kalasz. Co się z koniem stało? Co się z koniem stało? Wystraszył się mnie i się speszył.